imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Pilnuj czytania. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Nakazuje święty Paweł, a nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża, dobra i przyjemna i doskonała. Wspomniana przez apostoła narodów przemiana przez odnowę naszego umysłu dokonywać się będzie między innymi przez wytrwałą lekturę tradycyjnych katolickich katechizmów. Święty Atanazy w pierwszym liście do Serapiona pisze: pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Trzeba zatem poznawać starożytną tradycję, naukę i wiarę Kościoła katolickiego, którą Chrystus Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Znajdziemy te treści, znajdziemy starożytną tradycję, naukę i wiarę Kościoła, czytając gorliwie tradycyjne katolickie katechizmy. Święty Jan Damasceński pisał: ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności, wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych ojców. Tę nieskalaną naukę prawowiernej wiary znajdziemy w tekstach tradycyjnych katolickich katechizmów. Trzeba czytać. Trzeba czytać katolickie teksty codziennie. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Święty Izydor, biskup, w księdze sentencji naucza o konieczności czytania treści objawionych przez Boga i o pożytkach, jakie czytanie tych tekstów przynosi. Pisze: oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu
i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie Ksiąg Świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Pięknie i rzeczowo podaje nam święty biskup pożytki płynące z katolickiej lektury, a są to postęp duchowy, kształcenie się, coraz lepsze poznawanie prawdy Bożej, wyrabianie zdolności umysłu do pojmowania, odwracanie duszy od marności światowych, prowadzenie do umiłowania Boga. Popatrzmy, jakże wielorakie są pożytki z czytania katolickich treści. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Czytanie Bożych treści może człowieka pogrążonego w grzechach i błędach prowadzić do nawrócenia, do zbawienia, do świętości, do prawdy. Tak się stało ze świętym Augustynem, który przed swoim nawróceniem, pogrążony w grzechach i fałszywych doktrynach, usłyszał w ogrodzie dziecięcy głos: tolle lege, tolle lege, weź, czytaj, weź, czytaj. Otworzył pisma Pawłowe, a jego wzrok padł na fragment z listu do Rzymian, w którym apostoł wzywa do odrzucenia uczynków ciała i przyobleczenia się w Chrystusa. Jako w świetle dnia postępujmy szlachetnie, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości, lecz przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Lektura katolickich treści i nas zbawiennie zmobilizuje do zerwania z grzechem i z błędem, do uporządkowania swojego życia, do nawrócenia, do ukochania prawdy. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Ojciec Roże Tomasz Kalmel, zamilczany w latach posoborowych, kapłan i gorliwy zakonnik, który pozostał wierny tradycyjnej mszy świętej w rycie rzymskim, zmarł w 1975 roku, pisał między innymi: we wszystkich zasadniczych kwestiach tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające, ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie. Zobaczmy prostotę i mądrość tego dominikanina.
dla poznania tradycji apostolskiej i dla poznania tego, co jest z nią sprzeczne, wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie. Pilnuj czytania. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Czasy zamętu powszechnego. Ci, którzy są zapatrzeni w fałszywe objawienia prywatne i inne zwodnicze propozycje religijne, nie kochają tradycyjnego katolickiego katechizmu. Jakoś im tradycyjny katolicki katechizm nie smakuje. Uważajmy, bo może i my mamy głowę pełną różnych treści religijnych. Może naczytaliśmy się, czy nasłuchaliśmy się tego, czy owego. Ale czy są to treści naprawdę katolickie? Czyste? Pewne? W czasach zamętu powszechnego, kiedy od ponad 50 lat powszechnie w strukturach kościelnych jest krzewiona, zmieniona doktryna, ścisłym obowiązkiem każdego katolika, także każdej osoby świeckiej, jest osobista, codzienna, wytrwała lektura tradycyjnych katolickich katechizmów. Przede wszystkim po to, aby się dowiedzieć i wiedzieć, jaka jest katolicka wiara, katolicka doktryna. Po drugie, po to, aby stawać się zdolnym do zdiagnozowania i odrzucenia wszystkiego, co się katolickiej wierze sprzeciwia, co jest z nią niespójne, sprzeczne, zmienione. Tradycyjne katolickie katechizmy podają nam treści wiary zawarte w wyznaniu wiary, credo, pouczenia o modlitwie, naukę moralną zawartą w przykazaniach bożych i kościelnych oraz naukę o sakramentach świętych. Mam na biurku tradycyjne katolickie katechizmy. Siadam codziennie do biurka i czytam tradycyjne katolickie katechizmy. Kilka lat temu spotkałem trzy niewiasty, już nie najmłodsze, które usiłowały mnie przekonać, że wszystkie religie są dobre. Uważały się za katoliczki. Zatrute owoce kolorowych asyży. Kto zna dobrze tradycyjne katolickie katechizmy, nigdy takich niedorzeczności wypowiadał nie będzie. Święty Wincenty z Lerynu w swoim znamienitym dziele Commonitorium pisze o owieczkach czujnych, które były dobrze utwierdzone w znajomości katolickiej doktryny. Dlatego potrafiły rozpoznać błędy fałszywego pasterza i podjąć dojrzałą decyzję
ucieczki od fałszywego pasterza. Oto co pisze. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie, chodźmy do bogów obcych, których nie znałeś, i służmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem, Bogiem swoim pójdziesz, Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń, Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Święty Wincenty nawiązuje w tym kontekście do kilku postaci, które działając w Kościele i pełniąc w nim ważne funkcje, okazały się ewidentnie fałszywymi prorokami i wilkami w owczej skórze. Wspomnijmy tylko niektórych. Więc, żeby od najbliższych i znanych rzeczy zacząć, małaż to była niedawno pokusa, kiedy ten nieszczęsny Nestoriusz, przecież gnąwszy się z owcy w wilka, począł szarpać owczarnię Chrystusa. A ci, których kąsał, mieli go jeszcze przeważnie za owcę i tym bardziej na kły jego byli narażeni. Bo któż by mógł przypuścić, że łatwo zbłądzi mąż tak chlubnie wyrokiem władzy obrany, przez duchowieństwo z taką tęsknotą oczekiwany, cieszący się taką miłością świętych i wziętością u ludu, on, który codziennie wyłuszczał ludowi słowa Boże i zbijał wszystkie szkodliwe błędy Żydów i pogan, jak mógł nie wpoić w każdego tego przeświadczenia, że prawdy uczy, prawdę głosi, prawdą żyje on, co prześladował bluźnierstwa wszystkich herezji. Niestety, aby wrota dla swojej otworzyć. Ale dajmy pokój Nestoriuszowi. Tego podziwiano więcej niż zasłużył, sławiono ponad istotne znaczenie. Tego w oczach tłumu wyolbrzymiła raczej ludzka łaska niż boska. Zajmijmy się raczej tymi, którzy wyposażeni w liczne zalety i wielką dzielność nabawili katolików niemałej pokusy. Tak miał Fotyn za naszych przodków kusić kościół w Sirmium, w Panonii, wśród ogromnej przychylności wszystkich wyniesiony tam na biskupstwo. Przez jakiś czas piastował je w duchu katolickim, aż tu, jak ów zły prorok lub marzyciel, o którym mówi Mojżesz, począł powierzony sobie lud namawiać, żeby poszedł za cudzymi bogami, to jest przyjął obce, nieznane mu dotąd błędy. Ale takie rzeczy bywają. Niebezpieczeństwo tkwiło w tym, że do tego niegodziwego celu służyły mu nieprzeciętne siły. Był to duch wybitny, w wiedzę zasobny, mocarz słowa, świetnie, poważnie rozprawiał i pisał w obu językach, dowodzą tego jego dzieła
napisane częścią po grecku, częścią po łacinie. Na szczęście powierzone mu owieczki chrystusowe bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza. I mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza poznały się na pokusie. Przedtem szły za nim jak owczarnia za barankiem, teraz zaczęły przed nim umykać jak przed wilkiem. Drodzy wierni, jeśli będziemy znać dobrze tradycyjne katolickie katechizmy, będziemy zdolni do zdiagnozowania i odrzucenia fałszywych doktryn. Jeśli będziemy znać dobrze tradycyjne katolickie katechizmy, będziemy zdolni do podjęcia decyzji dojrzałych, ucieczki od fałszywych pasterzy, głoszących zmienione doktryny. Owieczki czujne. I jeszcze jedna sytuacja z historii chronologicznie nam bliższej. Campos, diecezja brazylijska, którą przez dziesięciolecia kierował biskup Antonio de Castro Mayer. Wśród cennych przejawów pasterskiej troski gorliwego biskupa było wszczepianie w serca diecezjan dzieci, młodzieży i dorosłych umiłowania tradycyjnych katolickich katechizmów. Nauka tradycyjnych katolickich katechizmów w tej diecezji kwitła. Jakie były owoce tej znajomości i tej miłości do katolickich tradycyjnych katechizmów? Między innymi te, kiedy wbrew woli pobożnego katolickiego biskupa zaczęto wprowadzać posoborową, zreformowaną mszę, były sytuacje takie, że kiedy do odprawiania nowej posoborowej mszy wychodził kapłan, ludzie gremialnie wychodzili z kościoła. Zdali egzamin z katolickiej wiary. Znajomość tradycyjnych katolickich katechizmów, wsparta pasterskim głosem katolickiego biskupa, zaowocowała decyzjami dojrzałymi, katolickimi. Oto co pisał w IV wieku święty Bazylii. Tylko jedno jest dziś przestępstwo, które napotyka na surową karę, wierne przestrzeganie tradycji naszych ojców. Z tego powodu pobożni wyrzucani są ze swych krajów i zsyłani na pustynię. Lud pogrążony jest w bezgranicznym smutku, w ciągłych łzach wylewanych w kraju i za granicą. Słychać płacz w miastach, na wsiach, na drogach, na pustyniach. Nie ma już miejsca na szczęście i duchową radość. Nasze uroczystości zamieniły się w żałobę, nasze domy modlitwy zostały zamknięte, a ołtarze pozbawiono kultu.
A w V wieku święty Wincenty z Lerynu w swoim dziele Commonitorium wspominał: gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść. Wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza. Drodzy wierni, w aktualnych czasach zamętu powszechnego, kiedy od ponad 50 lat krzewiona jest zmieniona religia, przedłużmy starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, a wtedy całkowicie ominie nas zaraza zamętu i błędu. Starą wiarę, czyli katolicką wiarę, znajdziemy w tradycyjnych katolickich katechizmach. Nie rozglądajmy się za głosami z nieba. Porzućmy rzeczy zbędne, niepewne. Weźmy do ręki codziennie tradycyjne katolickie katechizmy i czytajmy. Czytajmy codziennie, czytajmy systematycznie, choćby jedną stronę dziennie, codziennie. W ten sposób będziemy wiarę katolicką coraz lepiej poznawali. W ten sposób będziemy się stawali coraz bardziej zdolni, aby poznanej wierze katolickiej dochować wierności. W ten sposób będziemy się stawali coraz bardziej zdolni do zdiagnozowania i odrzucenia błędów w wierze katolickiej przeciwnych. W ten sposób będziemy się stawali zdolni do podjęcia katolickich decyzji. W czasach zamętu powszechnego, kiedy trudności przybywać będzie, i kiedy pojawią się okoliczności dotychczas nam nieznane. Obyśmy Chrystusa nie zawiedli. Mówi nam dzisiaj apostoł narodów, bracia, wszystko cokolwiek jest napisane dla naszego pouczenia, napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism Świętych nadzieję mieli. Niech zatem codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów, w których odnajdujemy słowo prawdy, przynosi naszym sercom pouczenie, cierpliwość, pociechę i nadzieję. Pilnuj czytania. Tolle lege. Weź, czytaj. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Matko Boża, stolico mądrości, módl się za nami.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.